Mogli się przeczytać na łamach wiadomości wędkarskich o podstawowych kształtach spławików i o tym, w jaki sposób je przynajmniej wstępnie dobrać. Oczywiście zawsze mamy do wyboru pewną paletę spławików i teraz musimy je dopasować do naszego łowiska, ale o tym będziemy opowiadać już wtedy, gdy wybierzemy się nad wodę. Dzisiaj zajmę się tym właśnie, w jaki sposób ten wstępnie wybrany spławik, który z nich wyważyć. Aby to zrobić, potrzebny nam jest oczywiście spławik, który z nich zaraz sobie wybierzemy wstępnie. Ołowie, siurciny ołowiane, nacięte. Specjalna wyważarka do spławików, a także szpulka żyłki. Aby to wszystko połączyć, aby w odpowiedni sposób wyważyć spławik i nasz zestaw, no dobrze mieć jest naczynie do wyważania w warunkach domowych. Oczywiście, gdy jesteśmy na łowisku, nad jeziorem czy nad kanałem, mamy tej wody dostateczną ilość, tyle ile chcemy. Są do kupienia w sklepach wędkarskich specjalne tuby, które mają ponad metr długości, ale to jest sprzęt specjalistyczny. Możemy we własnym zakresie poszukać w domu dużego słoja lub ewentualnie, tak jak ja mam w tym przypadku, szklane naczynie, które jest czymś w rodzaju wazonu. Lub ewentualnie można też pokusić się o zamówienie takiego naczynia w firmach, które zajmują się klejeniem akwariów. Aby wykonać to bezproblemowo, wykorzystujemy takie urządzenie, które ma mimosiodową dźwignię tutaj oraz jest wyważone na tak zwane zero, czyli po założeniu spławika tak naprawdę to w wodzie jest, ma zerową wyporność. I dopiero tu, na ten kołnierz, kładąc drobne siuciny, dobierając tę gramaturę do wyporności, będziemy mogli zobaczyć, jak w wazonie, czy w naszym szklanym słoju, ten spławik odpowiednio się zanurza pod ciężarem tych śrucin. W naszej wyważarce jest mechanizm mimosiodowy, który pozwala zablokować kil spławika o różnej średnicy. Teraz Wam to pokażę. Proszę bardzo, tu wkładamy w ten otwór. O, i zaciskamy, proszę bardzo, zaciskamy nasz spławik, nasz kil i spławik już jest przygotowany do wyważenia. Pierwsza próba, chcemy przymierzyć się do tego, ile ten nasz spławik będzie potrzebował śrucin ołowianych do wyważenia. Proszę bardzo. Bez wyważenia wystawałoby prawie 3/4. Dobrze jest mieć wybór śrucin. Gdybyśmy mieli same duże śruciny, byłby problem z sygnalizacją brania, dlatego że ryba, ciągnąc za zestaw, wyczuwa duży opór. Drobna śrucina, ta sygnalizacyjna, właśnie ma za zadanie oszukać ryby. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj wybór śrucin od najmniejszej do największej. Oczywiście ja jeszcze nie wiem, czy to będzie dostateczna ilość śrucin do wyważenia, ale w sytuacji, gdyby się okazało, że jest tych śrucin za mało, możemy któryś z tych większych śrucin po prostu zdublować. Zaczynamy wyważanie, kładziemy na koszyczek nasze śrucinki. Proszę bardzo. No, możemy teraz zobaczyć, jak się zmieniło wyważenie. Oj, jeszcze trochę brakuje. Ja myślę, że można po prostu jedną z bardzo małych śrucin zastosować.
dołożyć jeszcze. Ponad powierzchnię wody wystaje tylko i wyłącznie antenka. No, zaryzykujemy i założymy jeszcze jedną małą siucinkę. Ja myślę, że to jest idealne wyważenie. Gdy zdarzy się, że tych siucin jest troszeczkę za dużo, wtedy pod właśnie takim delikatnym naciskiem cały spławik chowa się pod wodę. Gdy on wraca z powrotem, to znaczy, że nie będzie nam się topił w czasie wędkowania. Teraz wystarczy zsypać te wszystkie siucinki tutaj, o właśnie, i możemy je zaciskać już na żywce. Jak widzicie, tych śrucin jest tutaj sporo i być może nie będziemy chcieli, aby aż tyle tych śrucin było na żywce. Dlatego korzystając z możliwości wymieniania śrucin mniejszych na śruciny większe, możemy uzyskać podobne wyważenie, ale z mniejszą ilością śrucin. Nie mamy wtedy niebezpieczeństwa, że zaciśnięte śruciny na żywce, jak to się dzieje w przypadku wyważania zestawu w sposób klasyczny, że zostanie uszkodzona żyłka, czy też wręcz zerwana w czasie zdejmowania, czy też zaciskania. Jak widzicie, 12 śrucin w różnej wielkości było potrzebnych do tego, aby wyważyć ten spławik. Możemy tak manipulować obciążeniem, że na przykład zamiast tych trzech śrucin moglibyśmy zastosować tę jedną. Stosując wyważarkę możemy robić to wręcz dowoli. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zacisnęli na żyłce tych 12 śrucin. Bo jest taka zasada w wędkarstwie, że jedna duża śrucina zastępowana przez kilka mniejszych daje bardziej elastyczny zestaw. Jest to szczególnie często stosowany trik w przypadku zestawów na ryby takie, które biorą dość delikatne, takie na przykład jak płocie. Ta pierwsza to jest śrucina sygnalizacyjna, w związku z tym ona musi być troszeczkę o 3 do 5 cm, czasami trochę więcej, oddalona od następnych śrucin. Jest to zależne od wielu czynników. Są wędkarze, którzy lubią, aby zestaw reagował bardzo szybko, no to ta śrucina będzie bliżej kolejnych. Są tacy, którzy po prostu lubią, aż ryba się trochę z nimi podroczy. My zaczniemy zaciskać następne śruciny mniej więcej 5 cm powyżej. O, proszę bardzo. I kolejne według tego schematu, o którym tu mówiłem. Jeżeli stosujemy, czy zamierzamy zastosować tak zwany bulk, czyli śruciny położone jedna za drugą, no to po prostu po zaciśnięciu zsuwamy je. Proszę bardzo. Jak widzicie, zestaw prawie gotowy, śruciny są już zaciśnięte. Pozostaje tylko przygotowanie jeszcze przyponu i dowiązanie go do łóżka przyponowego oraz zawiązanie łóżka przyponowego na końcu żyłki, aby można było ten zestaw założyć do wędziska. No i można ruszać na ryby. Obiecałem Wam także opowiedzieć trochę o tym przyrządzie, który większość wędkarzy bierze za szczypce do zaciskania śrucin. Nie jest to prawda. Do zaciskania śrucin stosujcie takie właśnie cążki. W sklepach dla majsterkowiczów można takie dostać, dla elektryków. Nie muszą być duże. Takie wystarczą. Bardzo polecam. Natomiast to, co tutaj pokazuję w tej chwili, to jest przyrząd do rozwierania śrucin i zdejmowania ich z żyłki.
Aby Wam zademonstrować, jak działa to urządzenie, zacisnę dużą śrucinę na grubej żyłce, żeby to było widoczne. O, proszę bardzo. Jeżeli będziemy chcieli tę śrucinę przesunąć rękoma, nie będzie to łatwe. Śrucina mocno zaciśnięta działa jak przecinek. Prawdopodobne jest, że szczególnie przy cienkiej żyłce uda się po prostu żyłkę zerwać. Z pomocą przychodzi właśnie wspomniane urządzenie. Ma dwie strony. Jedna strona, czyli ta z tymi blaszkami, z nacięciami, służy do rozwierania rozwierania ściśniętych śrucin, dzięki czemu można je na żyłce przesuwać i blokować w innym miejscu. Robimy to w ten sposób, że wkładamy, o, proszę bardzo, między te szczypce i ściskamy. Śrucinę można przesuwać, proszę bardzo, i zablokowana w innym miejscu. Jeżeli zaś chcemy zdjąć tę śrucinę, z pomocą ona przychodzi druga strona tego urządzenia, gdzie jest taki specjalny kolec. Postępujemy podobnie. Zakładamy odpowiednie rowki. Tak. I o, jak widzicie, kolec musi być umieszczony w wycięciu i ściskamy mocno. Proszę bardzo. Obiecałem Wam jeszcze, że pokażę Wam taki nietypowy węzeł, który w wędkarstwie wyczynowym nazywa się węzłem obrotowym. Przystępując do wykonania węzła obrotowego, w pierwszej fazie musimy zrobić pętlę. O, taką jak tu widzicie. Następnie haczyk układamy trzonkiem wzdłuż końcówki pętli. O, właśnie tak. Ja, dla upewnienia się, że żyłka nie będzie mi spadać w czasie wykonywania węzła, obwiązuję końcówkę wokół trzonka i przystępuję do wykonywania węzła. Tak jak teraz widzicie, chwytam w dwa palce lewej ręki, wykonuję obrót, owijam wokół trzonka, znów przekładam palce i znów wykonuję obrót i powtarzam jeszcze raz. Tych obrotów można wykonać nawet kilkanaście, im więcej, tym węzeł mocniejszy. O, proszę bardzo. I teraz kończymy węzeł, zaciągając pętlę. O, proszę. Zaciągamy teraz żyłkę główną, dbając, aby żyłka wyszła z wewnętrznej strony łopatki. A koniec żyłki obcinamy. O, proszę bardzo. Tu mamy duży haczyk, ale oczywiście możemy wiązać w ten sposób nawet małe wyczynowe haczyki. Napiszcie do mnie na adres mailowy redakcja@www.media.pl z dopiskiem szkółka wędkarstwa lub Józef Batman Wróblewski. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.